Halo, halo, tibijski łowco przygód. Witam serdecznie w kolejnym odcinku z naszego projektu RPK na lata, czyli dzisiaj zajmiemy się kilkoma ekspowiskami na poziom powyżej setnego. Powiem troszkę o moim ekwipunku, imbuingu, być może o questach, jakie mam już porobione. Do tego chciałbym nawiązać temat, czy warto robić nadal paski do Grizzly'ego Adamsa, a jeżeli już tak, to na jakich zasadach, a jeżeli nie, to dlaczego? Halo, halo, Tibia! Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, jak możecie zauważyć, od razu po wbiciu setnego poziomu zaopatrzyłem się w Master Archer Armor. Jest to oczywiście pozycja całkiem okej, choć nie jest to na pewno rzecz niezbędna, bez której nie moglibyśmy się obejść. Na pewno na 120 poziomie będziemy wjeżdżać w Prismatic Armor, a na 150 poziomie Death Lorika. Tak jak na ostatnim filmie miałem Jala Harlegi, tak samo mam i teraz. Warsinger Bow również dzierżymy do poziomu 120. Później będziemy aplikować Rift Bowa. No i helmet demoniczny bez zmian. Wiem, że wiele osób proponuje Zaoan helmet, ale tutaj pozostawiam sobie dwa sloty imbu. Jeden ładuje mana leech, a drugi ładujemy distance fighting. Pierwszą miejscówką, jaką chciałbym się z wami podzielić, na którą poszedłem na tym setnym poziomie, są to DL-e Fenrog. Od setnego poziomu wlecieliśmy tam jak do siebie, ale żeby wlecieć, pamiętajcie, żeby zrobić sobie The Hidden City of Beregar Quest, ale tylko sam początek, żeby mieć ten dostęp na Fenrog. Oczywiście błądząc kilkanaście minut po tych wszystkich szczelinach Fenroga, w końcu doszliśmy na DL-e. I pamiętajcie, jeżeli jesteście sklerotykami, żeby wejść na DL-e Fenrog, potrzebujecie również item, który nazywa się Golden Mug. W momencie, gdy już jesteśmy przy teleporcie na DL-e, piszemy z Dragon Lordem, on zabiera od nas Golden Maga, my mamy wstęp na te Dragon Lordy, no i w ten sposób możemy zacząć sobie ekspowisko. Tutaj jakiegoś wielkiego schematu nie ma, po prostu schodzisz po schodach, skręcasz w lewo albo w prawo i tak naprawdę czyścisz pokój po pokoju. Walisz single target, bo na razie na RPK-u tylko w taki sposób możesz go klepać. No i co ciekawe, na profit tutaj być może przy delikatnym szczęściu jest na co liczyć, ale raczej nie ma co tutaj się nastawiać. Jeżeli wam poleci DSM-ka, Royal Helmet albo Dragon Slayer, oczywiście plus dla was, ale tutaj raczej bym szukał expa. No i na setnym poziomie robimy coś około 750-800k na godzinę, co pamiętacie, kilka poziomów mniej na Darashi, na Dragon Lordach, robiliśmy około 2 razy mniej expa. Więc jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę, jak bardzo mało wymagana jest ta miejscówka pod kątem dostępu, dostania się i w ogóle ekspienia, no to myślę, że możemy na spokojnie na tym 90 nawet, czy 95 poziomie porzucić te dragony na Darashi i wskoczyć sobie na te DL-e Fenrog, bo tutaj jest przepysznie do poziomu 110, do poziomu 115, nawet do 120 tutaj na spokojnie możecie siedzieć, jeżeli wszystkie inne miejscówki wokół są właśnie zajęte. Przechodząc do kolejnej miejscówki na naszym RPK-u, do tej miejscówki aż tak bardzo nie byłem przekonany. Tak naprawdę byłem tutaj pierwszy raz bić, nawet magicznymi postaciami, jak mi się grywało, nigdy jakoś nie było mi po drodze do tej miejscówki. A mówimy oczywiście o Minosach na Oramont. No tutaj krótka piłka z Thais na Oramont, schodzisz ze schodków, no i łupiesz to, co widzisz przed nosem. Na początku byłem troszkę bardziej ostrożny, więc aż tak daleko nie wychodziłem. Jeżeli chodzi o ekwipunek, tutaj niezbyt bardzo, jak masz podlecieć z ekstra slotem czy jakimś ringiem, możesz tutaj ewentualnie jakiś Terra amulet sobie wziąć, raczej imbuingu od ziemi się nie bierze. No i poniżej setnego levela można tutaj próbować, choć nie aż tak bardzo odważnie
jak ja, gdzieś przy schodach, jeden, dwa sobie lurować na spokojnie, jakieś stąski, amulety zawsze mieć przy sobie w razie niebezpieczeństwa, żeby sobie podmienić. I w ten oto sposób ja na tej miejscówce robiłem coś około 600 do 650k surowego expa na godzinę. Oczywiście zestawiając to z Dragon Lordami wygląda licho, ale jeżeli weźmiemy pod uwagę inne alternatywy, jakie są do grania w teamie, to ten exp wcale tak najgorzej nie wychodzi. Myślę, że to jest jedna z alternatyw, ale nie main spot, na którym powinniśmy totalnie siedzieć i wbijać level, ale jeżeli inne respy są zajęte, jako alternatywa można tutaj spokojnie sobie posiedzieć. Jakieś itemki do Jasirka, jakieś glove itemki również się znajdą. Muchtantrzele, jeżeli macie na markecie w całkiem dobrej cenie, możecie nawet tutaj znaleźć profit, ale nie oczekiwałbym kilkuset k profitu na godzinę. Profit jest tutaj taki sobie, z tendencją na słaby. Exp tutaj jest całkiem okej, z tendencją na dobry. Jeżeli chodzi o to, jaki jest dostęp, czy droga na refil, jakkolwiek skomunikował, nazwijmy to może lokacja, komunikacja lub logistyka, powiedziałbym, że fantastycznie. Więc jeżeli jesteś RPG-iem na około setnym poziomie, troszkę mniejszym, troszkę większym, ładuj się w tego spota, jeżeli masz tylko okazję. A czy dobrym ruchem, jeżeli masz okazję, jest dalej robienie tasków do Grizzly'ego Adamsa w roku 2024? Moi drodzy, jak większość odpowiedzi w tej grze, to wszystko zależy. No i teraz pytanie, od czego zależy? Moi drodzy, według mnie to wszystko zależy od tego, w jaki sposób zdefiniujesz jakby swój profil gracza i to, w jaki sposób chcesz rozwijać postać. Jeżeli stawiasz na jak najszybszy grind, jak najszybsze wbicie levela, masz już postać, która ma, nie wiem, wyskillowane umiejętności, ma questy porobione, dostępy porobione, no jest kompletna, nic tylko iść na expa, no to być może warto sobie to odpuścić, ale jeżeli budujemy swoją postać od zera, jeżeli chcemy grać w tą grę na troszkę innym poziomie niż tylko bicie potworów i jak najwyższa cyfra, wydaje mi się, że już możemy się delikatnie pod tym pochylić. Moi drodzy, dlaczego? Już wam odpowiadam. Bardzo wygodne jest, jeżeli spalimy sobie staminę te 3 godziny, no to jeżeli poświęcimy pół godziny czy godzinę nawet na tej pomarańczowej staminie, więc zrobimy już swojego expa i mamy powiedzmy trochę wolnego czasu, który możemy poświęcić właśnie na, no nie wiem, troszkę bestiarki, jakichś tasków, cokolwiek, no to połączmy przyjemne z pożytecznym. Jeżeli mamy bestiarkę do wbicia na jakichś potworach, które okazują się idealnie pasować do Grizzly'ego Adamsa i tych tasków, no to chyba nie ma lepszego połączenia, żeby wbić punkty czarmowe i przy okazji nabić sobie rangę u Grizzly'ego Adamsa. Oczywiście ja w moim przypadku robię sobie te taski do Grizzly'ego Adamsa nie dlatego, że tam masz możliwość rozmawiania z jakimś NPC-kiem, sprzedania Dragon Trophy czy tam Lizard Trophy, jakkolwiek, no bo to wiadomo, nie zmieni mojego życia, ale moi drodzy, będę mieć shortcut na Banutę, a to już jest od 20 punktów do Grizzly'ego Adamsa, w tym momencie mam 18 i założyłem sobie za cel zdobycie 100 punktów i wzięcie Demon Taska. Chciałbym tym paladynem wbić Demon Taska, ale to nie będzie tak, że będę siedzieć od rana do wieczora przez, nie wiem, miesiąc i wbijać te 6666 demonów. Po prostu jak będzie rapid, to sobie pójdę na 2-3 godzinki. Jak będę wbijać bestiarkę na demony, no to akurat do taska sobie to wrzucę. Jakby naczynia połączone. Robisz jedno, dokładasz do tego drugie i przyjemne z pożytecznym również się dzieje. Także moi drodzy, jeżeli budujecie postać od samego początku, taski dla RPK, jakie mógłbym ja polecić z swojej perspektywy, lecąc od najniższego, czyli od 6 do 49 poziomu, ja bym osobiście wybrał. Krokodyle są bardzo fajnym taskiem, tarantule, karnifile, jeżeli mamy troszkę więcej cierpliwości, mamuty i weźcie pod uwagę, że wszystkie te taski, które wymieniłem, mają w sobie bossa, więc już jest fajny smaczek. Oprócz tego możemy dodać jeszcze gargulce.
Jeżeli chodzi o poziomy 50 do 79, wleciałbym w Ice Golemy oraz Crystal Spidery na Svargrond, Ancient Scaraby na Mother of Scarab Lairs, oczywiście Bond Beasty na Hero Cave'ie lub na Goromie. Zwróćcie uwagę, że to są kolejne taski, które mają w sobie bossa, więc kolejny smaczek mamy do zrobienia. I pamiętajcie, że jeżeli chcielibyście sobie powtórzyć tego taska, 3 razy możecie zbić bossa, każdy kolejny raz task oczywiście będzie zaliczony i punkty dostaniecie, ale niestety już bez bossa. Jeżeli chcielibyście na przykład wlecieć w profit, choć na tym 50, 79 levelu aż tak bardzo bym nie polecał, ale na upartego w Mutated Tigery na Jalahar również możecie wlecieć. Patrząc na poziomy od 80 do 129, oczywiście GS-y, które ja robiłem, łącząc z Brimstone Bugami na Krylos, jest to świetne połączenie. Nightmary również na Krylos fajnie wchodzą, 400 tylko sztuk. Tego taska nie robiłem, choć ludzie mi proponowali Werewolfy, 300 sztuk. No i ostatnia ranga, ostatni szczebel, czyli Grizzly Adams na 130+. Tutaj bym wleciał w hyderki pod RPK i pod taką nostalgię bardzo fajny task. Behemoty dla RPK również całkiem fajnie wchodzą. Ghastly Dragony, oczywiście, bardzo fajny i profitowy task. A jeżeli chodzi o resztę z tych 130+, jeżeli chodzi o levele, jeszcze nie robiłem, jeszcze tego swojego zdania nie wyrobiłem. Nie kojarzę, żeby ktoś mi polecał na czacie jakiegoś taska 130+, z tej właśnie tabeli, więc być może wy macie jakąś propozycję, być może Sea Serpenty to jest dobra opcja, może Hellhoundy, a może Destroyery, Undead Dragony, jakkolwiek, możecie dać znać w komentarzu. A ja zachęcam was do robienia tasków do Grizzly'ego Adamsa, jeżeli chcecie troszkę spuścić tego ciśnienia levelowego, troszkę nostalgicznie podejść do tej gry i co najważniejsze, wbić bestiarkę na danym potwór, no to taki task idealnie wleci. Macie punkciki za taska, macie punkciki za bestiarkę i rozwijacie swoją postać. A żeby nie być gołosłownym, czasem nawet idąc na taką bestiarkę i na takie wbicie taska, jak pójdziecie później na bosika, to być może będziecie mieć troszkę więcej szczęścia i będziecie, tak jak ja, mieć szansę oswoić mounta, ponieważ z bossa GS-a poleciał mi item. Najdroższy, kosztuje kilkaset K. Ja skurwa wygrał, jebany! No i dzięki niemu pierwszego swojego mącika mogłem oswoić właśnie na Krylos. Także zobaczcie, że nawet na niskich levelach, jak zrobicie sobie taska, macie szansę zarobić kilkaset K. Jeżeli nie chcecie inwestować dużo Tibia Coinów w gierkę, macie szansę nawet na fajny profit. Mam nadzieję, że po tym filmie chociaż jedna osoba skłoni się i postanowi zrobić te taski do Grizzly'ego Adamsa, ponieważ wydaje mi się, że jeżeli masz niskopoziomową postać, chcesz się wdrożyć do gry, bo to są w miarę takie lajtowe spoty i chciałbyś do tego wbić sobie bestiarkę oraz punkty do rangi, no zobaczcie ile plusów. Pokaż mi minusy, change my mind. Także bratku, jeżeli poszedłeś na takiego taska, daj znać w komentarzu i powiedz, jaki miałeś lot ze swojego bossa. Tymczasem ja dziękuję za uwagę, trzymajcie się, do zobaczyska i sympatyczne tibijskie papa.